Znowu mamy podwójnego bohatera o tym samym imieniu w Marvelu. Znowu się to dzieje. To, to jest w ogóle fajny punkt, żeby przejść do innego tytułu, innej ekipy, innego wydarzenia w y, uniwersum. Bo pamiętam, że ostatni raz rozmawialiśmy, nie, nie w podcaście, ale prywatnie, o tym, że ci podwójni bohaterowie to jest taki sposób, żeby jednak zjeść ciastko i mieć ciastko. To znaczy, teraz praktycznie wszyscy fani są zadowoleni. Ktoś, lubiąc sama, jest zadowolony, bo sam jest pisze, pisany fajnie, a jednocześnie <laughs> mamy tę dodatkową relację z y, Richardem, który jest takim powiedzmy rodzajem starszego brata. Z drugiej strony fani Richarda są zadowoleni, bo raz, że Richard wrócił jest pisany, tak jak powinien być pisany, ale też, mówię, dochodzi też ten element jakby, no wiadomo, że on będzie teraz mentorował samowi, nie? Więc... więc relacja mam... jest zawsze ciekawsza niż historia pojedynczej, no nie zawsze, ale, ale bliższa, jakby lepiej dociera relacja niż historia pojedynczej postaci, jakby można ją bardziej rozpisać, o tak powiem, niż, niż pisanie z sobotnego bohatera. No, wiesz, why not Do... both? Potrzebne są tak naprawdę oba typy historii. Moim своим зданием. no tak, więc mamy, mamy teraz powiedzmy tych dwóch bohaterów i to teoretycznie jest mylące oczywiście, ale z drugiej strony no to ma swoje plusy eee, i ja bym właśnie porównał to do sytuacji z pewnym innym bohaterem, mianowicie z Lobo, eee, bo Lobo jak wiemy, znaczy jak wiemy a jak, jeśli nie wiecie, no to się właśnie dowiadujecie że ten klasyczny Lobo eee, powrócił do uniwersum DC, no bo mamy Rebirth eee, i tam mieliśmy do czynienia z kompletnie właśnie odwrotną reakcją, zastanawiam się czy, gdyby z Lobo nie stało się to, co, co, co powiedzmy, z, z tymi rozmaitymi bohaterami Marvela, gdzie mamy dwóch Kapitanów Ameryka, dwóch Spider-Manów, dwóch. No, 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 dwie nowe, teraz, tak? to czy ten stary Lobo, znaczy ten nowy Lobo z New 52, może będę tak mówić, żeby było zrozumiałe, istniał sobie obok klasycznego Lobo z jakiegoś powodu, to może nie byłby ofiarą takiej zmasowanej krytyki ze wszystkich stron. Właśnie to narzekanie na podwójnych bohaterów, że dwóch bohaterów ma tak samo na imię, może nie jest wcale tak złym pomysłem, bo tak jak mówisz, możesz naraz mieć ciastko i zjeść ciastko. No... Wprowadzasz nowego bohatera, a jednocześnie fani starego bohatera nie płaczą, bo ja nie, nie wkurwiają. Ja się z tym delikatnie nie zgodzę z pełnym szacunkiem, bo moim zdaniem to zależy od superbohatera. W niektórych przypadkach to jest dobre, w innych to jest zarąbiście mylące. Moim zdaniem przy spiderder-Manie jest to do pewnego stopnia mylące. Jest to pewna bariera dla nowych czytelników. Jest to... Jakby do tej pory może znaleźć ludzi, którzy myślą, że o, nie ma już Petera Parkera, jest tylko Miles Morales, nie? To jakby... Myślę, że jest to pewna bariera przy Kapitanie Ameryce. Jak gdyby ja mam z tym inny problem. Uważam, że wiesz, że tożsamość Kapitana Ameryki to jest coś, co Steve Rogers zbudował jako swoje dziedzictwo. I w momencie, kiedy inna postać przejmuje to cudze dziedzictwo, to jak gdyby pozbywa się. W przypadku sama Wilsona pozbywa się tego, co sam dla siebie zapracował i przyjmuje czyjąś inną osobowość. Jak gdyby do końca to mi się nie podoba, jakby. Tematycznie, czy jako motyw. Natomiast w przypadku nowy to nie jest żaden problem, bo, nowo, bo każdy nowa się nazywa nowa, to są, to są wojskowi. To jest tak samo jak z Green Lanternami. Możemy mieć, o, możemy mieć nieskończoną liczbę postaci, które się będą nazywać Green Lantern. Bo to jest po prostu i tytuł jego korpusu, korpusu a, nie, a, nie, a, nie, a, nie, a nie tak naprawdę jego przydomek, czy coś takiego. Więc dla mnie to jest różnica, tutaj właściwie się chowa, w którym, kiedy to jest tożsamość, którą ta postać sobie zbudowała dla siebie, kiedy to jest jej wrodzone imię, jak w przypadku Lobo albo Fora, a kiedy to jest po prostu określenie tego, kim jest, jako i profesji. I... Mam małą kontrę do tego, ale dobra, posłucham, no skończ, skończ. Jeszcze... I wiesz, no, w przypadku Lobo, moim zdaniem, to po prostu, no, nie było dobrze poprowadzone i byłoby fajnie, z mo mogliby zrobić tak, że byłoby dwóch gości, którzy mają tak samo na imię, po prostu by się powiedziało, że o, to jest inny czernianin i też, ja, się, też mówię, ma na imię mogliby Lobo. Mogliby konkurować ze sobą. powiedzmy. I mogliby konkurować sposób, ze sobą i mogli w ogóle, by, w ogóle, pamiętam jak rozmawialiśmy w momencie, kiedy e, kiedy wyszło to, że jest dwóch Lobo w jednym uniwersum, że jak, jaka zajebista będzie konfrontacja pomiędzy nimi dwoma, no tak to tizują. I wiesz, i wszyscy spodziewaliśmy się, że będzie jakiś rodzaj konkurencji pomiędzy tymi dwoma, że będzie jakaś wielka intryga. Nie, rozwiązali to w jednym zeszycie. E, szczerze mówiąc, ja pomimo tego, że uważam, że ten nowy Lobo okazał się nietrafionym eksperymentem, i nie mówię tego dlatego, że po prostu o tak bardzo lubię klasycznego Lobo, próbowałem dać szansę temu nowemu i po prostu jak gdyby strasznie mnie nudził. E, to mimo wszystko nie chciałbym się go kompletnie pozbywać. Wolałbym, żeby on po prostu odszedł troszeczkę w cień. Żeby po prostu, żebyśmy o nim po prostu nie wspominali, nie, nie dawali mu żadnej sceny śmierci czy czegoś w tym stylu, po prostu o, on jest w innej części galaktyki, czy coś. I żeby po prostu, jeżeli jakiś scenarzysta za kilka lat będzie mieć na niego dobry pomysł, to może do niego wrócić. Ja mam taką, do co tego powiedziałeś, zgodzę się, jasne, stara tożsamość bohatera, jego stare dziedzictwo, co budował do tej pory jest ważne. Chyba, że wszyscy jego stare dziedzictwo mają głęboko w dupie. I tak jest z Falconem na przykład. Sorry, ale Falcon nikogo nie interesował, naprawdę Sam Wilson jako Falcon był kojarzony tylko jako przydupa z Kapitana Ameryki i nikt więcej. Nawet sami twórcy, pisząc komiksy, w których pojawiał się Falcon, wpisywali tam śmiejąc się, że on ma sidekick kompleks. I ta postać nie miała absolutnie tak naprawdę żad... Wiedziałeś kim jest Falcon mniej więcej, ale nie interesowało to nikogo, absolutnie nikogo. I w tym momencie, jeżeli patrzysz na to w ten sposób, to nagle okej, okay, jakiego dziedzictwa postaci się pozbywasz? Masz Jane Foster, która staje się Thor. Jest to trochę mylące, chociaż Jason Aaron coraz ładniej z tego udaje mu się wybrnąć, więc okej. Okay. No Jane Foster kim ma być? No to nie jest postać, która ma swoje dziedzictwo przed, przed tym, jak stała się Thor. Masz, ze spider jest inna sytuacja, i ta, to o czym ty mówisz, wynika z innego trochę zmylenia. Nie dlatego, że Spider-Man Miles Morales jest, ale dlatego, że on został wyciągnięty z uniwersum, gdzie faktycznie Peter tak. Parker nie żyje, i to jakby powoduje pewien mętlik, i tu się zgodzę. Ale nie jest sam fakt, że Miles jest Spider-Manem i Peter jest Spider-Manem. Wydaje mi się, że to nie jest powód, dla którego ludzie myślą, że na przykład Peter może nie żyć, tylko... Ej, bo ktoś mi kiedyś mówił, że Peter nie żyje i dlatego Miles jest, bo tak słyszałem i to no, faktycznie, tylko że w innym uniwersum. Więc jakby... I na przykład jak miałeś Nightwinga i on stał się Batmanem, to warto było wrócić, ponieważ Nightwing już zbudował wokół siebie fanbase, już Nightwing był... Uwielbianym bohaterem sam w sobie, już jakby jego. jego, ta, 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 Jakby to powiedzieć, jego dziedzictwo, jakaś jego, yy, jakiś jego dorobek istniał, i faktycznie fani się tego trzymali. i Nie warto było się tego pozbywać, nie warto było to tracić no i robić Batmana i Batmana w tym momencie. Yy, natomiast, jeżeli mówimy tutaj o, o bohaterach takich jak, jak Falcon, jak Jane Foster, jak. nie wiem, Amadeus Cho. To nie są bohaterowie, którzy mają za sobą tak duży dorobek, którzy są. mają jakieś inne swoje tożsamości. Moment, moment. Może to, jest... Cho to co innego. Amadeus Cho przejął miano i poprzedni bohater już nie jest Halkiem okay, w ogóle, okay. więc to już się nie liczy, bo to nie jest Dobra, dwóch Halków równocześnie. Dobra, Kate Bishop to jest chyba najpopularniejszy no okay. motyw bo Kate Bishop to jest hałka i hałka i to robili, te, ten żart ciągnęli naj, najdłużej chyba w Marvelu. O, o było dwóch hałkajów, zanim było dwóch czegokolwiek. Więc y, jakby... I, 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 I mi to nie przeszkadza. Naprawdę, tak długo jak ta osoba sama buduje jakby w ramach tej, tej, tej postaci, sam Wilson stał się dużo bardziej ważniejszą postacią, dużo więcej wokół niego się dzieje i ma dużo większe zainteresowanie fanów. Od czasu podniesienia tarczy kapitana Ameryki, co już było jakiś czas temu, do dzisiaj niż kiedykolwiek, kiedy był falconem, i to dalej trwa, dalej to się jakby zainteresowanie wokół niego jakieś tam utrzymuje. Kiedy był Falconem, nigdy nie miał swojej Tylko, że przyczynce. widzisz, ja w tym widzę taką pewną ironię. To jest bardzo interesujące, co powiedziałeś o Falconie, bo taki jak gdyby główny wątek, który mogę z tego wyciągnąć, to to, że Falcon nigdy nie mógł stanąć na swoim. Nigdy nie mógł, wie, zawsze miał ten, zawsze miał ten, wiesz, schizm, że jest sidekickiem, zawsze miał mhm. ten cień wielki kapitana Ameryki nad sobą i jedyny sposób, żeby Falcon mógł stanąć jak gdyby na swoim, to stać się kapitanem Ameryką. I to jest takie dla mnie potwornie ironiczne, bo to tak, tak świadczy, że może sam Wilson nie ma faktycznie żadnego dziedzictwa wartego sobie i potrafi tylko żerować na cudzym, to źle świadczy o postaci, jeżeli się na tym zastanowisz chwilę. Ja mam takie mieszane uczucie do sama Wilsona, ja go jako postać autentycznie lubię. Eee, ja bym chciał go zobaczyć budującego swoje własne dziedzictwo kompletnie od zera. Jeśli nie chce być falconem, i rozumiem, że nie chce być falconem, kto by chciał być falconem no to może sobie jakąś nową tożsamość sobie zbudować, która byłaby już ważna, która byłaby istotna i która już nie byłaby związana bezpośrednio z nie byłaby tak zależna od Kapitana Ameryki, bo on w istocie teraz nadal jest Kapitanem Ameryką i jest nadal zależny od oryginalnego kapitana Ameryki. Nie mógłby być drugim kapitanem Ameryką be, przed, bez istnienia pierwszego. No ja, się, ja się szczerze mówiąc trochę nie zgodzę tutaj. To znaczy, ja nie, odbiera, nie odbierałem nigdy sama Wilsona w tej roli jako po prostu kapitana Amerykę. To jest. On jest na tyle inną postacią, i właśnie cały czas zawsze był tym dobrym ziomkiem, który po prostu trzymał sztamę z kapitanem, bo, bo, bo był jego najlepszym kumplem. Eee, I został przez Steve'a wyciągnięty za rękę. I wystawiony na, za, na pierwszy szereg, przed pierwszy szereg w zasadzie trochę wbrew swojej woli, bo on się jakby do tego nie pchał wcale, po prostu Steve stwierdził, że on jest odpowiednią postacią. I w tym momencie on stwierdził, że no jest, jest to winny i, i sobie, i Steve'owi i tak dalej. I w momencie, kiedy się pojawił Steve no to on już na tyle pewnie się powiedzmy czuje w tej roli, że dalej chce tym kapitanem być. I to też jest kurczę, no nie wiem jak, jak dla mnie w tym momencie on już buduje jakby swoją tożsamość, bo, bo to jest czysto subiektywna sprawa oczywiście, jakby subiektywny odbiór. Ale dla mnie to zawsze jest samo. Ja w nim nie widzę jakiego Kapitana Ameryki, który był zawsze w komiksach i który ma te bo zupełnie inne cechy charakterystyczne niż Steve Rogers. Jest zupełnie jakby inną postacią. I to, że on nosi miano Kapitana Ameryki, to jest jakby punkt wyjścia tylko do robienia z tą postacią czegoś innego. Ja się zgodzę z tym, że jako Falcon za bardzo nie miał dziedzictwa i tak dalej, ale on też nie do końca zwykle chciał mieć. I tutaj okazało się, że ktoś mi powiedział, że powinien i zaczął, zaczął jakby to budować w tym momencie. I w ogóle to tak jeszcze nie ten... Jeszcze tak chciałbym ogólnie się odnieść do tego, co mówiliście wcześniej, że ja się tutaj zgodzę z zupełności zadałem, że to wprowadza sporo zamętu. I no, myślę, że dla osoby, która nie siedzi w tym, to jest ciężkie do ogarnięcia, kto jest kim i kiedy i dlaczego. Ale jednocześnie ja jestem w stanie wybaczyć to, jeśli w zamian dostaję ciekawsze historie albo jakieś nowe relacje między postaciami. No bo zazwyczaj, gdy mamy tych podwójnych bohaterów, to z tego przynajmniej jak dla mnie wynikają naprawdę ciekawe rzeczy, e, bo, bo te relacje między postaciami są zwykle zupełnie inne. No inna jest relacja między na przykład e, między właśnie samym Aleksandrem, a Richardem Ryderem. Inna jest relacja między Wilsoną kapitanem, a, a Steve'em Rogersem. W ogóle Freudowski błąd właśnie, powiedziałem kapitan Ameryka za Steve Rogers, a Sam Wilson nie. To tak w na nawiasie. E, no i między innymi, ty, między resztą tych par, powiedzmy, bohaterów. Fajne rzeczy po prostu z tego wynikają. Ja jestem w stanie jakby przehandlować to w zamian za pewną leniwość powiedzmy i niechęć do tworzenia jakby nowych tożsamości, budowania ich na nowo, tylko powiedzmy wpuszczania nowych, znanych postaci w nowe buty, tylko po to, żeby powiedzieć o nich coś nowego. No to rodzaj kompromisu, powiedzmy. Fair enough. Jak gdyby niech słuchacze też się wypowiedzą nasi na ten temat, czy uważacie, że takie podwójne postacie są faktycznie okazją do tworzenia ciekawszych historii, czy jest to być może zbyt mylące i wolelibyście, żeby każdy miał swój własny przydomek i własny oryginalny kostium. Ja jedno tylko odpowiem do tego, co mówiłeś, że nadal mógłbyś mieć wszystkie te bogate relacje i wszystkie te bogate historie bez, bez używania dosłownie tego samego przydomka i bez prawie identycznego kostiumu. Mi, mi chodzi kostiumu. o to, że po prostu nie miałbym ciekawej historii o Samie Wilsonie, który staje się kapitanem Ameryką, gdyby sam w istocie <laughs> nie stał kapitana Ameryką, rozumiesz, nie? Do... No tak, tylko ja nie mam problemu o historii o Samie Wilsonie, który się staje kapitanem Ameryką w momencie, kiedy kapitana Ameryki nie ma w w pobliżu, nigdzie zniknął to jest dla mnie bardzo dobra historia i świetny pomysł i naturalna ewolucja dla tej postaci ale w momencie jak Steve Rogers wraca, to się zaczyna robić troszeczkę dla mnie dziwne i takie troszeczkę niewiarygodne ja po prostu, nie wiem może to, może to po prostu moje wrażenie, ale pojawia się tutaj właśnie problem, takiego, taki kryzys tożsamości, że kim właściwie jest sam w takim razie ale to nawet zostało poruszone w komiksie i myślę, że właśnie dlatego to było lepsze. Sam, sam, sam. Sam, sam. Miał dylemat, e... sam. sam miał dylemat. Sam, sam miał dylemat i właśnie nie wiedział, kim ma być. Zastanawiał się, czy, czy powinien oddać on. Nawet on, jeżeli Steve Rogers. Tak sobie ta historia została napisana, że gdyby Steve Rogers powiedział Samowi Wilsonowi, żeby oddał mu tą tarczę to Sam Wilson natychmiast by mu tę tarczę oddał, zdjąłby, wiesz, i, i jak on sobie zastanawiał się, byłby super falcon czy coś. On by wymyślił sobie inną ksywę, po to, jeżeli Steve by go o to poprosił. Ale idea właśnie tej historii, dlaczego poszła fajnie, bo miałeś już sama Wilsona, który buduje swoją, swój wizerunek jako kapitana Ameryki, czyli jakiegoś symbolu narodowego, ale dzisiejszego, innego, reprezentującego jakby trochę inne wartości, opowiadającymi się za trochę innymi może, nie wiem, czy grupami społecznymi, czy poglądami, yy, i w momencie, w którym nagle pojawia się kapitan, jakby ten stary, po, stary kapitan Ameryka, Steve Rogers, pytanie brzmi, czy sam Wilson ma zrezygnować jakby z tego, czy budować to dalej pod innym pseudonim, ale jednocześnie oddając to, co zbudował już do tej pory, bo jednak to było kojarzone z jego kapitanem Ameryką, czy dalej to, budować to, co budował do tej pory, a Steve będzie dalej jakby reprezentował wartości, które reprezentował do tej pory. I, i Steve Rogers... Jakby powiedział mu, że spoko, zostań sobie kapitanem. Oczywiście później Mark Spencer dopisał do tego drugie dno, Hail Hydra, ale. Jakby idea jest taka właśnie, że mo mo może zostać jeden i drugi, dlatego że reprezentują inne, inne wartości i jakby co innego wnoszą. I gdyby teraz sam oddał to, to myślę, że jednak coś by stracił. To by źle trochę świadczyło o tym, co do tej pory zrobił. Ja bym to tak dziwnie odebrał, że okej, okay, jest, to ja tylko, to ja już oddaję tą tarczę, bo, bo, bo już to co zrobiłem do tej pory nie ma znaczenia. Znaczy, no nie, bo to co robił, to robił jednak na swojem konto, nie na konto tego drugiego kapitana Ameryki. Z flagą ja bym to, amerykańską. No tak, z flagą amerykańską i nadal mógłby mieć flagę amerykańską. Co za problem w tym, to, nie, to jest, wiesz, domena publiczna. Chodzi o to, że, wiesz, chodzi o ksywkę, chodzi o dziedzictwo, że ja bym to odebrał troszeczkę inaczej. Ja bym odebrał to, że on jak gdyby troszeczkę wyrósł właśnie z kapitana Ameryki, że może właśnie teraz stać się sam swoim człowiekiem, a nie po prostu... His own man! Jak piękne zapożyczenie z mojej... Moim... Citizen America. American Falcon! Albo eagle, al, albo inny ptak, nie wiem, ale wiesz, po prostu ja bym go, ja bym go chciał widzieć jako bardziej standalone niż troszeczkę bardziej niezależnego superbohatera.